dziewczyny. Poznajecie mnie? To ja, Milenka. Sporo o was słyszałam przez ostatnich 9 miesięcy w brzuszku u mamy. Ach, brzuszek, to były czasy. Ciepełko, nastrojowy szum, jedzonko z bezpośrednią dostawą do żołądka. Serio, tata mówi, że pizzeria niedaleko nas ma szybką dostawę. Co on tam wie? Chyba nigdy nie zamawiał przez pępowinę. To jest dopiero fast food. Ach, powspominać fajna rzecz. Przejdźmy jednak do konkretów. Chciałabym przedstawić wam moją ekipę. Skoro mamy się widywać częściej, ich też musicie poznać, prawda? To jest moja mama, a to jest mój tata. Aj, kurczę, wybrałam złe ujęcie. Te części ciała mają akurat myląco do siebie podobne. O, tu się różnią. Ta część ciała chyba się nazywa twarz, prawda? No więc tak wygląda twarz mojej mamy, a tak mojego taty. Staram się wpatrywać w te ich twarze dosyć często, bo muszę wam przyznać, że dorośli zmieniają się niesamowicie szybko. Na początku wyglądali tak. Dacie wiarę? Miesiąc życia i taka przemiana? A może oni byli po prostu przeziębieni i dlatego jacyś tacy niewyraźni? Pewnie o to chodziło. O, to mój brat, Mati. To jest gość, przynosi mi codziennie świeżą prasę, dzięki czemu jestem na bieżąco z tym, co dzieje się u słonia, małpy, lwa i pandy. Przykrywa mnie i nawet dba o mój honor, kiedy zdarza mi się za dużo wypić. Z Matim trzymamy sztamę. To jest zdecydowanie mój człowiek. Oprócz mamy, taty i Matiego, mam jeszcze dwóch kumpli. Poznajcie ich. Oto Małp i Sean. Na razie nasza relacja opiera się na wzajemnej obserwacji. Wiecie, ja nie chcę się narzucać. Jeśli oni się do mnie nie odzywają, to ja na razie do nich też. Zresztą, na razie nie mam nawet na to czasu. Mam tak napięty grafik w ciągu dnia, że nie wyrabiam na zakrętach. Cały miesiąc musiałam jeść co godzinę. Czujecie to? Ależ to wołanie mamy było męczące. Musiałam to robić co chwilę, bo ona nosi ze sobą moje jedzonko w takich cieplutkich balonikach, do których uwielbiam się później przytulać. W ogóle to kocham się do tej mojej mamy przytulać, wiecie? Tak się śpi najlepiej. Jest tak cieplutko i tak ładnie pachnie. Przypominają mi się od razu stare, dobre czasy w brzuszku. A jak już głośno beknę i zasnę, to moja mama odkłada mnie do łóżeczka albo do wózka. A tam czeka na mnie moja kolejna kumpela, żyrafa. Z żyrafą znamy się jeszcze z brzucha. To znaczy, wtedy jej nie widziałam, bo były przygaszone światła, ale słyszałam ten jej szum. On jest niepodrabialny. To na bank była ona. Oprócz moich standardowych obowiązków, takich jak spanie, jedzenie, głośne bekanie i kupa, trochę podróżuję. Na przykład do lekarza, albo do cioci Dominiki, która mnie przytula i głaszcze po buzi, a później mówi, o, jaka piękna minka, i zasłania wtedy swoją twarz takim czarnym pudełkiem z jednym okiem. Taki, wiecie, cyklop się z tej mojej cioci wtedy robi. Ale nie boję się jej, zawsze gdzieś obok jest mama i tata. Jest ciepło jak w brzuszku, a później wychodzą z tego bardzo fajne zdjęcia na pamiątkę, bo podobno niesamowicie szybko rosnę i dlatego rodzice chcą mi robić jak najwięcej zdjęć i filmów, żeby mieć pamiątki. O, zobaczcie, ta malutka kuleczka obok Matiego, to ja. Tak wyglądałam na mojej pierwszej sesji, kiedy miałam 10 dni. Ważyłam wtedy dokładnie 3100 gramów i mierzyłam 53 cm. A tak wyglądam teraz, po miesiącu od urodzin. Tutaj mam już blisko 5 kg i 56 cm. Nieźle urosłam, co nie? To dlatego, że jak wychodziliśmy ze szpitala, to pani doktor mi powiedziała, żebym dużo rosła. No to wzięłam to sobie do serca, tak? KPI to KPI. Z tym się nie dyskutuje. To się realizuje. I to ASAP. No cześć dziewczyny. Poznajecie mnie? To ja, Milenka. Będę wam nagrywała vlogi co miesiąc. Co wy na to? A. Weź się, Maciek, ogarnij. Gadające niemowlę. Kto to będzie oglądał?